Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki krótki filmik, jak przygotować skrzydła z organzy do anioła z Powerpexu. Tutaj na samym początku skrzydła oczywiście rozcinamy, one są połączone i co bardzo ważne, obcinamy wszystkie ferfocle, które są dookoła i fabrycznie zostały niewycięte. To naprawdę w końcowym efekcie wygląda okropnie, jeżeli wszędzie wiszą frędzle utwardzone i pokazują. Widziałam dużo takich prac, w których te farfocle po prostu zostają. Nie wygląda to efektownie, a przecież chcemy, żeby nasze prace od początku do końca były po prostu perfekcyjne. Drut, którego używam w tej chwili, to drut aluminiowy, 2-milimetrowy, biały. Biały jest o tyle praktyczny, że nie będzie za mocno różnił się kolorem od naszych skrzydeł. Jeżeli wszyjemy srebrny, wtedy ten srebrny już widać i nasze skrzydła ewentualnie będzie trzeba kolorować. Odmierzamy sobie drucik, docinamy dwie części, czyli dwie długości potrzebujemy. Mamy dwa skrzydełka i zaraz pokażę, jak zaczynamy. Żeby to efektownie wyglądało początek i koniec, czyli teraz mi brakuje polskiego słowa, ten górny róg i dolny róg musimy oczywiście porządnie wszyć, żeby te druty po jakimś czasie nie zaczęły nam wyłazić. Więc w pierwszej kolejności patrzymy, z której strony nasz materiał się błyszczy i tam będzie nasza prawa strona, więc wszywamy drucik po lewej stronie. Tak jak powiedziałam, u góry formujemy taką niewielką rynienkę. Teraz tutaj zaczynam, troszeczkę zabezpieczam i formuję, troszeczkę już zaginam, żeby powstała taka rynienka i w tej chwili w tą rynienkę wsuwam drucik. No i tak ściegiem fastrygowym będziemy po druciku szyć. Trzeba uważać, żeby też nie robić za wielkiej zakładki, żeby tylko zakładać tak, żeby drucik był zakryty i mocno dociągać. Wtedy możemy te skrzydła super formować. Te skrzydła też są tak uszyte, tak wyhaftowane, że jeżeli byśmy na tym druciku u góry zrobili mniejszą zakładkę, w środku większą i na dole znowu jakąś inną, wtedy one się nie będą dobrze układać. One muszą być porządnie na drut wszyte, wtedy będą miały formę. Oczywiście przy tak długiej nitce wiecznie nam się coś plącze, ale to praca dla wytrwałych i przy końcowym efekcie naprawdę będziemy z tego zadowoleni. Ostatnio kilka dziewczyn pisało, oglądałam te prace i naprawdę te skrzydła nie wyglądały za specjalnie, nie wyglądały efektownie, więc myślę może, że tym filmikiem troszeczkę Wam podpowiem, jak wykonać te skrzydła. To taki mój pomysł. Takim sposobem robię je już od prawie 2 lat i w sumie nigdy mi się nie zdarzyło, że się coś poskręcało, powywijało. Zawsze zostają w takiej formie, jaką sobie od początku założyłam. Czyli teraz troszeczkę przyspieszyłam, bo to nudne takie szycie.
Trwa to też troszeczkę. I tak jak mówiłam, na końcu musimy też porządnie zabezpieczyć. Za chwilę pokażę Wam, jak zabezpieczamy końcówkę. Tu dojeżdżamy już prawie do końca. I ta końcóweczka musi też być porządnie poszywana. Nawet może parę razy nitkę przeciągnąć, żeby nam potem ten drut nie wylazł. Troszeczkę jak za długi, docinamy i końcóweczkę nakładamy na drut i zszywamy z tą resztką, która nam do zszycia została, a potem teraz po jednej stronie, oczywiście, i po drugiej stronie przeszywamy tą końcówkę nitką, a potem jeszcze na samym czubku dociągamy jeszcze raz, żeby nam się te pohaftowane boki razem złożyły. Teraz to widzicie. I dociągamy, i wtedy nam ten drut po prostu nie wylezie. I teraz jeszcze mamy tą drugą stronę, o, tu wyszłam z kamery, drugą stronę też porządnie doszywamy, i wtedy mamy pewność, że możemy wyginać, możemy próbować na aniołku, jak to najlepiej nam będzie wyglądać, i drucik będzie się trzymał, a skrzydła też nam się nie odformują. I takim sposobem mamy pierwszą stronę zrobioną. Tak jak mówiłam, kilka razy dociągamy nitką. Resztę obcinamy i jedno skrzydło. O, i teraz, tak jak mówiłam, można sobie je tak doformować, jak nam pasuje. Jak zobaczycie, te skrzydła, one mają już takie zaokrąglenia. One praktycznie same nam pokazują, jak ten drut powinien do nich być dogięty. Tak to wygląda. Nie za dużo, tak jak mówiłam, tej zakładki. Teraz wszyte drugie już poza kamerą i łączymy skrzydła tam. Jest taki moment, gdzie są taki mały kwiatuszek, jak się go złoży, tak to wygląda. I tam można te skrzydła łączyć. Oczywiście nie trzeba ich łączyć przed montowaniem na aniołku, ale to jest praktyczniejsze. Wtedy zamocujemy obydwa skrzydła razem i będą nam te skrzydła się od razu w parze trzymać. Tak mówiłem, zszywamy parę razy. Tak, żeby tak też za mocno tego nie było widać. Po założeniu na aniołka, to akurat na wysokości talii zawsze zakładam. Wtedy nikt się tam nie dopatrzy, że tam jest troszeczkę mocniej poszywane nitką. Dzięki Wam za uwagę. Możecie zostawić komentarze, jak Wam się podobało. Pa, pa!